Jednym z najpopularniejszych miejsc we Wrocławiu do spacerów i rekreacji jest Partenicki Hipodrom. Co roku odbywają się tutaj wyścigi konne, różnego rodzaju imprezy plenerowe i wiele innych wydarzeń. Działa tutaj także Wyższa Szkółka Jazdy, która realizuje program profesjonalnej rekreacji i przygotowania do jazdy konnej. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to jest jeden z trzech torów wyścigowych w Polsce. Największy jest warszawski Służewiec, w Sopocie działa Hipodrom Sopot, a we Wrocławiu Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partenice. Jest jedynym torem przeszkodowym, to znaczy na tym torze rozgrywane są tak zwane gonitwy płaskie, czyli konie nic nie skaczą, i tak zwane gonitwy przeszkodowe, w których konie przeskakują przez przeszkody. Tor wyróżnia się tym, że jest otwarty dla publiczności, a wokół niego biegnie ścieżka spacerowa obwodem 3,5 km. Ta ścieżka charakteryzuje się tym, że ma wiadukt, a pod wiaduktem jest taki tunel dla koni. Konie wchodzą bezpiecznie na tor, czyli nie ma kolizji pieszych z końmi wyścigowymi. Z momentu, kiedy ten tor otworzyliśmy, no to on tętni życiem. Tu jest cały czas mnóstwo ludzi. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych ma ponad 200 koni. Poza tym ma swoją szkółkę jazdy konnej, a także oferuje zajęcia z woltyżerki. To są konie, które mają swoich właścicieli. Trenerzy u nas dzierżawią stajnie i w tych stajniach trzymają te konie, a na torze, który jest za mną, trenują codziennie. Uczymy jazdy konnej dzieci i młodzież, dorosłych też. No bywają takie miesiące, w których mamy ponad 3000 jazd. 50 koni jest do dyspozycji wrocławian, naszych koni, miejskich koni. Gonitwy konne są pewnego rodzaju widowiskiem i zabawą. W tym roku sezon wyścigów konnych na torze Partenice zaczął się 3 maja, ale na razie bez udziału publiczności. W czerwcu będziemy się ścigać z publicznością, ale wierzę, że Wielka Wrocławska to już będzie zupełnie otwarta na jesieni, bo to duża gonitwa 5 września. Cieszy się dużą popularnością. Na nią przychodzi ponad 10 tysięcy ludzi, a my mieliśmy takie dni, w których przychodziło 15 tysięcy. Obecnie ze względu na pandemię wyścigi można oglądać online na stronie facebookowej Wyścigi Konne Wrocław. Echo 24, Nina Jewtuszanko.